Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Teraz tak wszyscy o tym mówią i telewizje śniadaniowe i nasze fakty, prasa też o tym pisze. Nowe obostrzenia, zamknięte galerie handlowe, zamknięte kina, zamknięte muzea, kasyna, zamknięte teatry, hotele zamknięte, z wyjątkiem robotniczych i podróży służbowych. I tutaj są baseny zamknięte, z wyjątkiem tych wykonujących działalność leczniczą. To jakieś światełko w tunelu jest, czyli pani profesor Krystyna Pawłowicz może znowu śmiało jechać do spa. No najważniejsze, że jakoś da się żyć. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Teraz ważna historia. Zbigniew Boniek komentuje zamieszanie wokół Lewandowskiego. Mówi, męczy mnie już ten temat. Chodzi o to, że wszyscy zastanawiają się, czy Lewy zagra w meczu z Anglią, bo tam po meczu musiałby w Niemczech iść na kwarantannę. Jedni mówią tak, drudzy mówią siak. No ja powiem tak, zagra albo nie zagra. Jak zagra, to wygra albo nie wygra. I tyle. Jak to mówił trener Górski, czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, a czasami się remisuje. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Polacy uciekają na Wielkanoc, czytam w prasie. Samoloty na Dominikanę, do Meksyku, na Zanzibar, do Egiptu, wypełnione do ostatniego miejsca. Ale mam pytanie, przepraszam, gdzie w Meksyku kupisz święconkę do koszyczka? No, skąd na Dominikanie weźmiesz kiełbaskę? I jak zrobisz pisankę w Egipcie? Skąd żuruś weźmiesz, no? Zresztą to się jakoś w święto ogarnie. Pytanie wielkanocne, jak wytłumaczyć ludziom na Zanzibarze, że robisz śmigus dyngus? Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Trzecia fala wirusa i nowe obostrzenia od soboty, a minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada, że jak to nic nie da, to niestety będzie nowy całkowity lockdown. Będziemy zamykać zupełnie wszystko, mówi pan minister. Co by to powiedzieć mądrego? No, nie, matka koronawirusa szczeka na pociągi. Matka wirusa trzyma mydło w tubce, łowi w pralce, chodzi z pilotem do kina, kupowałaby Whiskas oraz matka koronawirusa myśli, że kolejną liczbą po 10 jest szukam. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Pobudkę miałem zawsze taką, pobudka wstać, koniom wody dać. Pamiętam to do dziś i teraz katuję tym swoją córkę. Ale to na obozie konnym w Bieszczadach. Nie, matka mi tak robiła. Co tam masz dla mnie, opowiadaj. Co mam? No. Prasa hiszpańska. Ole, Andrzej, opa, leja. Coraz więcej osób pracuje zdalnie i coraz częściej firmy wynajmują detektywów, by sprawdzali pracowników. O proszę. I w 50 do 70% przypadków ci oszukują firmy, nie uwierzysz. Tak. I w godzinach służbowych idą na siłownię, do baru, grają, remontują dom, no tak se żyją. Nie? Firmy wynajmują detektywów. Ciekawe, co następne. Czy obowiązkowa wizyta u proktologa pewnie, żeby sprawdzić, gdzie pracownik ma swoją robotę. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dziennikarze ustalili, że syn byłej pani premier Beaty Szydło, Tymoteusz, pod zmienionym nazwiskiem pracuje w firmie, gdzie udziały ma prezes Obajtek. Powiem panu prawie jak ksiądz Robak, tylko zupełnie inaczej, nie? Robotę w tej firmie miała mu załatwić mama pani Beata. No a co robi? Pan Tymoteusz pracuje na pełny etat na stanowisku samodzielny referent i tu się okazuje, że on odpowiada za dystrybucję foliowych worków. Chyba instrybucję, nie ma czegoś takiego jak dystrybucja, jest instrybucja. Możliwe, że właśnie jest tak, jak mówisz. No i co, i chcesz mi powiedzieć, że taką robotę własnemu dziecku, prawie księdzu, była premier załatwiła u jednego z najważniejszych prezesów w Polsce? Dokładnie tak. Ja mam pytanie inne. Ja mam inne pytanie. Jak oni chcieli pomóc naszemu krajowi, skoro sami sobie nie potrafią? Nie wiem, po prostu nie wiem. Idę to porozchodzić. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Siostra Izabara, sześć Bożen. Sześć Bożen, no. Kochani.
Czy siostra czuje w ogóle, albo siostra taka jakaś już wiosenna, no, właśnie, czy siostra już czuje, jak wiosna pachnie wokół? No a gdzie, no, tam wiosna, to ja oblałam się płynem do odmrażania, aha, zamku w rano, no taka, aha, wiosna, panie redaktorze. No, no może dzisiaj jeszcze istotnie wiosna zaskoczyła drogowców, ale już w niedzielę, siostrzyczko, kalendarzowo wiosna pełną parą. No tak, no to i może by mnie gdzie zabrał redaktor na wagary. Na a zabierzemy siostrę i słuchaczy do lasu. O! A tam w lesie będzie Marcin z lasu. Marcin z lasu? Podoba się siostrze, taki, oj, jest, taki dorodny tutaj. Znam Marcin, popularny youtuber. No więc on właśnie wie wszystko, wie, no więc wszystko. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o lesie, ale baliście się zapytać. Tak, i on powie, gdzie i siostrze też powie, gdzie i po co są drzwi do lasu, gdzie są ukryci niemieccy partyzanci. On tam będzie... On wie to wszystko, on wie, jakie są sekrety dzika. Ta. Dokąd tupta nocą wiesz? Gdzie jest dziupla i mój Passat? No, no, no. Może co z tego będzie, siostro. Może. On wie też, jakie grzybki łykają na wiejskiej. Znaczy chyba, no więc. Chyba. No. Sprawdźcie to. Jak już siostra Izabara z nami jest, to wykorzystajmy to i przejrzyjmy może wspólnie tutaj stronę internetowej Gazety Plotkarskiej. No i proszę bardzo, proszę się zawsze tam mądrzy, a ja też troszeczkę jestem w tym celebryckim świecie, prawda? Siostro, Bartosz Zmarzlik, nasz żużlowy mistrz świata, został ojcem. Gratulujemy. Syn Antoś i mama czują się świetnie, to jest piękne. No to bardzo, no ale to teraz, panie Zmarzlik, mistrzuniu, teraz się zacznie. To już nie jest jeżdżenie w kółko w lewo, to już nie jest gaz i rura, to już jest wymiana kuwety i te sprawy, wirek trzeba wymieniać. Skąd to się sprawie? Maja Chyży filozofuje, no, i mówi tak: jak będę piekła ciasto murzynek, to czy mam je jakoś inaczej nazwać? Pani Maju, najlepiej tradycyjne polskie afroamerykańskie ciasto. A Krzysztof Cugowski mówi tak: moje oszczędności topnieją i chciałbym dorabiać do emerytury. Mówiłam mu, inwestuj, kup pałac, jakiś pensjonat nad morzem, trochę mieszkań. To nie, ten jeździł po Polsce, daruj apę, że nie wiesz nigdy kobiecie. No to niech teraz idzie na ciecia, no będzie płakał teraz. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.